Piotrek Augustyniak, środkowy obrońca. Kim chciałeś zostać, będąc dzieckiem? Sportowcem. Co robisz zazwyczaj przed meczem? Koncentruję się. Jeśli miałbyś określić siebie jednym słowem, jakiego byś użył? Nie przewidywałem. Masz jakieś tatuaże? Nie. Jakie jest twoje największe marzenie? Awansować z poligonu do Ekstraklasy. Ulubiony sportowiec? Del Piero. Ulubiony zespół zagraniczny? Iron Maiden. Najlepszy kumpel z drużyny? Wojdik. Twoje pierwsze wspomnienie związane z Polonią? Telefon ówczesnego trenera bramkarzy, jak to był w czwartej lidze, trenera chińskiego, żeby zaproponować mi współpracę, bo mnie znam. Gdybyś nie grał w piłkę, zostałbyś? Sportowcem. Człowiek, którego podziwiasz, to? Wojdi. Masz jakąś wysypkę? August. Twój ulubiony sposób spędzenia wolnego czasu? Oglądanie telewizji. Jedna rzecz, bez której nie mogę żyć? Bez piłki nożnej. A rzecz, którą zawsze zabierasz... Znaczy bez żony. Dobra, tuj. A rzecz, którą zawsze zabierasz sobie na wyjazdy? Telefon. Z jaką drużyną chciałbyś się zmierzyć na boisku? Z Legią. Jakie jest twoje ulubione święto? Wszystkich... Bożego Narodzenia. Masz jakiś kryty talent? Chyba widać. A w czym jesteś kompletnie beznadziejny? Kompletnie beznadziejny? W niczym. Umiesz gotować? Umiem. Ulubione danie? Pizza. Wymarzone miejsce na wakacje? Dominikana. Ulubiony film? Braveheart. Rzecz, która najbardziej ci irytuje? Kłamstwo. Najlepszy prezent, jaki w życiu dostałeś? Najlepszy prezent. Spotkanie mojej żony. Kasi. Jakiej muzyki słuchasz? Disco polo. Rodzina dla ciebie to? Coś najważniejszego w życiu. Polonia dla ciebie to? A, Polonia! Nie, najpierw rodzina, potem... Tak, to. Polonia dla mnie to miejsce, w którym się świetnie czuję. Drugi sport po piłce nożnej? Tenis. Blondynki czy brunetki? Brunetki.